Ogonek wygląda tak. Bardzo prosty w wykonaniu. Rozpoczynam od pętelki początkowej. I przerabiam 6 półsłupków pojedynczych w kole. I 6. Następnie dokładnie zaciągam koło. I przystępuję do rzędu drugiego. 6 razy zwiększenie, czyli otrzymam 12 pętelek po okręgu. Przerabiam w każdym oczku po 2 półsłupki pojedyncze. Pierwsze 2 półsłupki, w drugim oczku 2 półsłupki, w trzecim 2 półsłupki pojedyncze w czwartym 2 półsłupki. W piątym oczku również 2 półsłupki. I zostało mi jeszcze jedno oczko, szóste, w którym również przerabiam 2 półsłupki pojedyncze. I w taki sposób w okręgu otrzymałam 12 pętelek. Rozpoczynam rząd trzeci. Jeden półsłupek pojedynczy. Zwiększenie. Powtarzam 6 razy po okręgu. W rzędzie czwartym wykonam 2 półsłupki pojedyncze. Zwiększenie 6 razy. Po okręgu otrzymam 24 pętelki. Pierwsze, drugie, raz, 2 półsłupki i zwiększenie. I przerabiam w taki sposób 6 razy. Trzeci raz, 2 półsłupki pojedyncze i zwiększenie. Przerobiłam cały rząd do końca, 2 półsłupki zwiększenie. Otrzymałam 24 pętelki. Następnie rząd 5, 6 i 7, czyli 3 rzędy przerabiam po 24 półsłupki pojedyncze. Czyli w każdej pętelce wykonuję 1 półsłupek. I tak przez 3 rzędy. Przerobiłam 3 rzędy po 24 półsłupki. Przystępuję do rzędu 8. Przerabiam 2 półsłupki pojedyncze i zmniejszenie. Powtarzam 6 razy po okręgu. Otrzymam 12 pętelek. 2 półsłupki pojedyncze i zmniejszenie.
Przerobiłam 6 razy 2 półsłupki zmniejszenie. Rząd 9. 1 półsłupek pojedynczy. Zmniejszenie. Powtarzam 6 razy po okręgu. Otrzymam 12 pętelek. I ostatni rząd 10. Przerabiam 4 zmniejszenia. Przekręcam, wywracam na drugą stronę. Dokładnie wypycham ogonek i rozczesuję grzebykiem. Ogonek gotowy, wypchany, rozczesany. Ogonek będę przyszywać po skończeniu wszystkich elementów, czyli przerobię teraz łapki i po skończeniu 4 łapek przyszyję wszystkie elementy. Przystąpię do przerabiania 4 prawie identycznych łapek. Jest to para łapek górnych, 2 sztuki i para łapek dolnych. Rozpoczynam od pętelki początkowej. Przerabiam 9 oczek łańcuszka. Pracę będę rozpoczynać od drugiej pętelki. Nawijam nitkę na szydełko, wkuwam się w drugą pętelkę i przerabiam, przeciągam nitkę, a następnie przez 2. Na szydełku zostaje 2 pętelki. Powtarzam kolejny raz, drugi, w tym samym oczku. Przerabiam przez 2, przeprowadzam nitkę i na szydełku mam 3 pętelki. Powtarzam 4 raz. Przerabiam przez 2 pętelki i na szydełku mam 4. W tym samym oczku przerabiam 5. pętelkę. Przerabiam przez 2 nitki i na szydełku mam 5. 6. raz, ostatni, w tym samym miejscu, w tej samej pętelce, przerabiam przez pierwsze 2 nitki i na szydełku powinnam otrzymać 6 pętelek. Pierwsza, druga, trzecia, czwarta, piąta i szósta. Przeciągam nitkę przez wszystkie 6, wykonuję pętelkę. Czyli w jednym oczku przerabiam 6 półsłupków nawijanych. Nie kończę od razu, a przeciągam tylko przez 2 nitki. Następnie przez 6 pętelek przy kończeniu pętelki. Odszukuję kolejną wolną pętelkę, w której przerabiam półsłupek pojedynczy. I powtarzam jeszcze raz tą samą czynność, czyli nawijam nitkę, wkuwam się w wolną pętelkę, i w tej pętelce przerabiam 6 razy półsłupków nawijanych.
drugi. Trzeci. Czwarty. Piąty. I w tym samym oczku szósty przeciągam przez dwie, a następnie przez sześć. Zamykam całość oczkiem. Wkuwam się w wolną pętelkę i przerabiam półsłupek. Powtarzam jeszcze raz, czyli 6 półsłupków nawijanych. Przeciągam przez dwie nitki za każdym razem. Drugi półsłupek nawijany przeciągam przez dwie nitki. Trzeci półsłupek nawijany również przez dwie nitki. Czwarty. Piąty półsłupek nawijany. I ostatni, szósty. Przez dwie, a następnie przez wszystkie sześć. Przerabiam półsłupek. I zostały mi jeszcze dwie pętelki. W przedostatniej przerabiam jeszcze raz taki sam proces. Powtarzam, czyli 6 półsłupków nawijanych. Pierwszy, drugi, trzeci, czwarty. Piąty. I szósty półsłupek nawijany przez dwie, następnie przez wszystkie sześć. I w ostatniej pętelce przerabiam półsłupek pojedynczy. Kolejny rząd. Przerabiam 20 półsłupków pojedynczych, czyli teraz dookoła, po jednej i po drugiej stronie, muszę wkuć się w każdą pętelkę, przerabiając w każdej pętelce po jednym półsłupku pojedynczym. Czyli odnajduję pierwszą wolną pętelkę i przerabiam pierwszy półsłupek, który zaznaczam. Tutaj można się łatwo pomylić i zgubić. Lepiej wszystko przeliczyć, żeby wszystkie łapki były proste, ponieważ wszystkie robi się w ten sam sposób. Pierwszy półsłupek.
Drugi. Trzeci. Czwarty. Piąty. Szósty. Siódmy. Ósmy. Dziewiąty. Dziesiąty. Jedenasty. Dwunasty. Trzynasty. Czternasty. Piętnasty. Szesnasty półsłupek. Siedemnasty. Osiemnasty. Dziewiętnasty i dwudziesty, ostatni. I teraz tak, wszystkie cztery łapki przerabiam tak samo. Dwie są identyczne, czyli następnie przez 14 kolejnych rzędów przerabiam po 20 półsłupków pojedynczych. Dla łapki górnej, czyli dwie takie same łapki. Następnie dla łapek dolnych dodaję cztery rzędy jeszcze, czyli przy łapkach górnych przerabiam 14, a przy dolnych 18 rzędów po 20 półsłupków pojedynczych. Wyciągam marker i przerabiam, powiedzmy, to będzie łapka górna. 14 rzędów po 20 półsłupków. Więc przerobiłam 14 rzędów dla łapki górnej po 20 półsłupków pojedynczych. Dla łapki dolnej przerabiam jeszcze 4, czyli wszystko robię tak samo. Tylko dodaję 4 rzędy. Nie jest to konieczne, można po prostu zrobić takie krótsze łapki wszystkie i wszystkie przerobić po 14 rzędów. Po 14 rzędów. I przerabiam dalej. I tutaj w każdej łapce robię tak samo, czyli 5 razy powtarzam.
dwa półsłupki pojedyncze zmniejszenie. Czyli jest to rząd 15. Przy łapce górnej przerabiam dwa półsłupki i zmniejszenie. Powtarzam w taki sposób 5 razy po okręgu. Dwa półsłupki pojedyncze i zmniejszenie. Po zakończeniu tego rzędu otrzymam 15 pętelek. Po przerobieniu rzędu 15 łapkę wypycham Nie napycham jej zbyt mocno. I zaczynam rząd 16, czyli 5 razy po okręgu, 1 półsłupek zmniejszenie. Przerabiam 1 półsłupek pojedynczy. A następnie dwie pętelki razem, zmniejszenie. Powtarzam taką czynność 5 razy po okręgu. Po przerobieniu rzędu otrzymam 10 półsłupków, 10 pętelek. W ostatnim rzędzie, 17, przerabiam 5 razy zmniejszenie. I piąte zmniejszenie. Wkuwam się w pętelkę, przerabiam oczko ścisłe i ucinam nitkę, zostawiając dłuższy około 60, nawet 70 cm dla przyszycia. Gotowe łapki dokładnie rozczesuję, czyli dwie dłuższe i dwie krótsze. Pokażę, jak zrobić taką prostą wersję takiej łapki. Zaczyna się w taki sam sposób. Czyli od pętelki początkowej. Robię to w innym kolorze, ponieważ jest to łapka po prostu dla pokazania, jak zrobić taką łapkę w takiej prostej wersji. Więc zaczynam przerabiać 11 oczek łańcuszka. Trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście. Wkuwam się w drugą pętelkę od szydełka w drugie oczko i przerabiam w każdym oczku po jednym półsłupku, czyli dziesięć, jeden,
dwa, trzy. Cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć i dziesięć. Przechodzę na drugą stronę i przerabiam. 10 półsłupków pojedynczych. Pierwszy przerabiam w tym samym oczku, w którym robiłam ostatni, ponieważ jest to druga strona. Drugi. Trzeci. Czwarty. Piąty, szósty, siódmy, ósmy, dziewiąty i dziesiąty. I teraz w rzędzie otrzymałam 20 pętelek i przerabiam 4 łapki. Dwie górne po 14 rzędów oraz dwie dolne po 18 rzędów. W każdym rzędzie po 20 półsłupków i to samo powtarzam w rzędzie 15, 2 półsłupki zmniejszenie, powtarzam 5 razy. Rząd 16, 1 półsłupek zmniejszenie i rząd 17 zmniejszenie 5 razy. To jest taka prosta wersja dla niecierpliwych. Można w taki sposób, można pierwszym sposobem. Zostało mi jeszcze wyszyć takie poduszeczki na łapkach. Wyszywam 4 małe oraz jedną dużą i na każdej łapce. Duże przyszywam tutaj dużą tą poduszeczkę przyszywam troszkę wyżej, więc muszę rozdzielić, która łapka jest prawa, a która lewa. I to samo robię przy dolnych łapkach. Poduszeczki można przyszywać. Ja polecam przykleić, ponieważ jest ich naprawdę dużo. Przy łapkach górnych przyszywałam. Jeden i drugi sposób jest niewidoczny. Można przyszyć, można przykleić. Przyszywałam u góry, ale stwierdziłam, że zbyt dużo czasu to zajmuje i już przy dolnych łapkach przykleiłam. Przerabiam pierwszą małą poduszeczkę. Zaczynam od magicznego koła. I 6 półsłupków pojedynczych. Koło zaciągam dokładnie. Wkuwam się w pierwszą pętelkę i przerabiam od razu oczko ścisłe.
I tak. Nitkę odcinam. Przeciągam ją do środka. I związuję dwa końce ze sobą. Następnie przyszywam przy każdym paluszku. Mam cztery paluszki przy jednej łapce, więc przerabiam cztery takie same poduszeczki. Łapek jest cztery, przy każdej cztery małe poduszeczki, więc muszę przerobić 16 takich samych poduszeczek. Teraz pokażę, jak zrobić dużą. Również rozpoczynam od magicznego koła. Sześć półsłupków. Koło zaciągam i w rzędzie drugim wykonam 6 razy zwiększenie, czyli otrzymam 12 pętelek. Pierwsze zwiększenie, drugie, trzecie. Czwarte. Piąte. I ostatnie, szóste. Dokładnie każde koło zaciągam, żeby nie było takich widocznych dziurek. Przerabiam oczko ścisłe. Nitkę odcinam, zostawiam sobie taki kawałek, żeby móc związać dwa końce. I przeciągam ją do środka. A następnie związuję. I takich kółeczek potrzebuję 4, ponieważ mam 4 łapki, więc przerabiam. I teraz pokażę, jak to powinno wyglądać. Czyli mam łapkę lewą i łapkę prawą. Przy prawej duże kółko i przy lewej duże kółko. Następnie 4 małe kółeczka przy każdym paluszku. 3 i 4. I to samo robię przy raz prawej łapce. 2 3 i ostatnie. I w taki sposób albo przyszyję, albo przykleję. W części czwartej pokażę, jak poszywać wszystkie elementy do brzuszka.
Pospinałam wszystkie elementy szpilkami. Nie przeliczam, ile rzędów ma być pomiędzy łapkami od szyi. Po prostu spinam w taki sposób, jaki chciałabym widzieć mojego pieska. Pospinałam łapki dolne, górne. Jeśli mam przeliczyć, czyli raz, dwa, trzy, cztery. Cztery rzędy od góry zostawiłam. Pomiędzy łapkami dolnymi 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 rzędów, a między dolnymi tutaj ciężko policzyć 2, 4, 6, 8, około 20. rzędów. Zacznę od przyszycia łapek górnych. Potrzebuję do tego igły z takim dużym oczkiem. Przeciągam nitkę. Najlepiej szyć nitką w tym samym kolorze. Wkuwam się do środka. Wychodzę. Przebijam się przez brzuszek do następnej rączki. Powtarzam taką czynność kilka razy, czyli znowu przekuwam się w drugą rękę. Szpilki już mogę powyciągać. I jeszcze kilka razy przeszywam łapki. Szyjąc takim sposobem, poruszać można łapkami na wszystkie strony. I przeszyję jeszcze raz ostatni.
Wychodzę przez szyję, ściągam igłę i biorę drugi koniec od drugiej rączki. I muszę również ją przeszyć do środka. Czyli wkuwam się tak. Następnie obydwie nitki dokładnie związuję i chowam do środka. Teraz przeszyję nóżki. Nóżki wszywam tak samo jak rączki, czyli potrzebuję tej samej igły. Przeciągam nitkę. Przechodzę igłą do środka nogi i od razu przebijam się, wkuwając się w ciało. I przechodzę na drugą stronę. Powtarzam taką czynność kilka razy, aż obydwie nogi będą stabilnie przyszyte. Szpilki już wyciągam. Przeszywam tak jeszcze kilka razy w ten sposób. Następnie przechodzę igłą ku górze, wyciągam szyję i to samo robię z drugą nitką po drugiej stronie. Łapki przyszyłam i górne i dolne. Następnie przyszyję ogonek z tyłu w taki sposób. Wyciągnę nitkę górą i zwiążę razem z łapkami dolnymi. A na koniec przyszyję głowę do tułowia. Po przyszyciu wszystkich części ładnie rozczeszę maskotkę. I nie będzie w ogóle widocznych śladów, że była ona przerabiana szydełkiem.